Teraz chciałbym dzielić się Bożym Słowem. Chciałbym, żebyśmy otworzyli objawienie Jana, trzeci rozdział. I tam chciałbym przeczytać słowo, które Pan kieruje do anioła zboru w Laodycei. Czytamy tutaj tak. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Pochylmy nasze głowy, drodzy. Chcemy się przez chwilę modlić. Panie, tak dziękujemy Ci, że Ty posyłasz Słowo. Dziękujemy Ci za to Słowo, które już było czytane. Dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący, że Ty przemawiasz do swojego Kościoła, do każdego swojego dziecka. Dziękujemy Ci, daj nam dzisiaj słyszeć Ciebie, słyszeć Twój głos. Daj, aby moje, nasze serca były otwarte na Twoje żywe, święte Słowo. Amen. Wszyscy wiemy, że kiedy ten list był ta księga była pisana, to jest blisko już setnego roku po Chrystusie, kiedy cesarz Trajan koło 112 roku, czyli bardzo w niedługim czasie po, pyta Pliniusza Młodszego, prokonsula, pyta go, czy należy prześladować chrześcijan dalej tam na tym terenie, to usłyszał odpowiedź, że świątynie pogańskie prawie są puste, pozamykane, że biedni, bogaci czczą Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jak w tamtym czasie wspaniale, potężnie Królestwo Boże się rozszerzało. Ale to już jest troszeczkę dalej. Tu mamy setny rok, blisko setnego roku po Chrystusie i oto po raz jakby taki ostatni, to jest ostatnia księga Nowego Przymierza, ostatnia księga Biblii, księga uznana za natchnioną w Bożym Słowie. I Bóg ma jeszcze poselstwo na koniec i zostawił nam księgę, aby Kościołowi objawić to, co jest i to, co przychodzi, to, co się wydarzy. I ta księga jest, jak sam autor pisze, jak Jan pisze, już ten, który ją czyta, przez nią jest błogosławiony, przez treść tej księgi. A więc dobrą rzeczą, właściwą rzeczą jest czytać, jest rozważać Boże Słowo. Kiedy Pan przemawia do swoich zborów tam w Azji, przemawia do Laodycei, to miasto jest jednym z tych siedmiu, ale tak naprawdę te wszystkie siedem miast, które tutaj są wymienione, łącznie z Efezem, który był stolicą prowincji Azji, te miasta, te zbory w tych miastach powstały w wyniku ogromnego duchowego przebudzenia, w wyniku zwiastowanego Bożego Słowa przez apostoła Pawła. Przez ponad 2 lata apostoł Paweł tam głosił Ewangelię. Wiecie, dałby Bóg, abyśmy coś z tego mogli doświadczać jeszcze dzisiaj. Wiem, że przebudzenia były, są i jeszcze mam nadzieję, że będą. Ale było tak wielkie poruszenie. Pamiętacie, że ci, którzy handlowali posążkami Diany Efeskiej, robili wielkie zamieszanie, bo ich biznes upadał. A ludzie, wszystkie księgi,
poświęcone czarnoksięstwu, czarom, magii, wróżbom, nawracali się, przynosili i palili to. Tak wielkie było poruszenie. Słowo Boże potężnie dotykało serc ludzi i ludzie otwierali się na Boże Słowo. I Laodycea jest jednym z tych miast. Jakbyśmy, Efes był nad morzem, kiedyś był miastem portowym, to tak idąc w kierunku wschodu, 180 kilometrów od Efezu, była właśnie Laodycea. To są zbory, które funkcjonowały co najmniej około 30 lat. I Efes, i Smyrna, i Pergamon, i między innymi Laodycea. I dzisiaj w tym, co chcę powiedzieć, co chcę przypomnieć nam, jakby połączę to, co tydzień temu Tymoteusz głosił i to, co Janusz w czwartek o czym mówił. Myślę, że te dwie usługi łączą się w tym, między innymi w tym, co dzisiaj chcę powiedzieć. Pan mówi do zboru w Laodycei. Laodycea nosiła swoją nazwę od żony Antiocha II, który zbudował to miasto i dał nazwę temu miastu od imienia swojej żony. Miasto, które w swojej historii przeżyło wiele trzęsień, ale do tego czasu, kiedy to poselstwo jest skierowane, to te były trzy trzęsienia ziemi. Pierwsze dwa trzęsienia ziemi, które miały miejsce, to były w 26 i 17 roku przed Chrystusem i Rzymianie pomogli odbudować to miasto. Zobaczcie, te tereny, dzisiaj też niedawno przecież było tam wielkie trzęsienie ziemi w Turcji, jak bardzo one są tektoniczne, prawda, wrażliwe. Ale w 60 roku było trzecie, bardzo mocne trzęsienie ziemi, ale dlatego, że to miasto było tak bogate, oni powiedzieli Rzymianom, my sobie sami poradzimy, nie potrzebujemy waszej pomocy, my odbudujemy to miasto. Mówię to dlatego, żebyście zobaczyli, dlatego że poselstwo tego listu skierowanego przez Jana komponuje, współgra właśnie z całą tą sytuacją ekonomiczną, polityczną, religijną tego miasta i mieszkańców tego miasta. A więc byli bardzo, bardzo bogaci. Podstawą ich dobrobytu ekonomicznego była hodowla owiec. Produkcja wełny nawet lepszej jakości niż ta, którą produkowano w Milecie. W mieście były liczne przędzalnie, farbiarnie, manufaktury tekstylne. Laodycea słynęła z wyrobu dywanów, tunik wyrabianych z czarnej wełny. Leżała w skrzyżowaniu dróg handlowych. Tam było wiele, wiele kantorów. Można było dobrze, że tak powiem, wymienić pieniądze. Ponadto Laodycea nie tylko, że słynęła i z wełny, i z handlu, to miała szkołę medyczną. I ta szkoła medyczna wyrabiała maść nardową do uszu i maść do oczu. Leczyła oczy, prawda? I leczyła uszy. Poza tym jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Słynęła ze szkoły, czy miała taką z retorów mówców, gdzie kiedy podczas rozpraw sądowych toczyły się sprawy, to tak naprawdę wygrywał ten, kto lepiej mówił. Nie interesowało sędziów prawda, czy winny naprawdę, czy niewinny. To ich nie interesowało. Kto ładniej umiał powiedzieć, przekonać, ściemnić, że tak powiem, ale było to tak ładnie powiedziane, no to ten w rozprawach sądowych zwyciężał. No, chyba nic się wiele nie zmieniło, prawda? Wielokrotnie. A więc ten, który umiał przekonać, a więc ludzie w sądach kłamali. No, tak jak dzisiaj też się dzieje. Tak więc miasto Laodycea było zasobnym, mieszkańcy byli bogaci i ja myślę, że to przekładało się, przecież członkami tego zboru było dużo Żydów nawróconych, byli poganie i ja myślę, że oni tam dobrze prosperowali, dobrze się mieli.
Pamiętacie, co Pan tutaj mówi w tym liście? Do nich mówi, mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się. Zobaczcie, jak na mentalność i bożych ludzi, chrześcijan, jeżeli nie czuwamy, jak pozwalamy sobie jakby położyć ufność w prosperity, czyli dobrze się nam powodzi, mamy dobrą pracę, dobre pieniądze, stać nas na wiele i nagle gdzieś tam tracimy z oczu Pana, Jego Królestwo. Tracimy z oczu to, że przecież nasze błogosławieństwo, nasze powodzenie tak naprawdę jest Jego łaską. Zależy od Niego, nie od nas nawet. Chociaż możemy i wkładamy nasze umiejętności, no ale Twoje, moje umiejętności też są darem od Pana. Paweł pisze, co masz, czego byś nie otrzymał. Dlaczego wydaje ci się? A więc jest takie wielkie niebezpieczeństwo, że jeżeli poczujesz się bezpiecznie finansowo, to możesz zletnieć, gdzieś tracisz zainteresowanie sprawami Królestwa Bożego. Wiecie, są takie, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale tak to wygląda mniej więcej, czy takie są gdzieś badania. Ktoś mówi tak, no jak dorobię się, jak coś zdobędę, to później dopiero może zajmę się sprawami służby w Kościele. I to, wiecie, od pastorstwa niżej, nie? Może później. Gdzieś jakby zanika ta chęć po prostu służenia, poświęcenia, oddania się. I oto ten Kościół przeżywa ogromne problemy. Cała tragedia tych ludzi, bożych ludzi. Ta tragedia polega na tym, że oni tego nie widzą. Oni tego nie dostrzegają. Drodzy, to jest to, co mówiłem na temat duchowych i cielesnych chrześcijan. I tam w kawiarence mamy tą taką nie przeze mnie napisaną, co charakteryzuje każdą grupę ludzi. Nienawróconego, nowonawróconego, dojrzałego i niedojrzałego. Największy problem jest, że człowiek, który gdzieś tam daje się uwikłać, on nie widzi, zaczyna duchowo ślepnąć. On widzi gdzieś indziej problemy, ale swoich własnych nie widzi. To jest to, co Jezus w kazaniu na górze mówił o tych, którzy mają belkę w oczu, w oku swoim, a próbują wyciągnąć źdźbło z czyjegoś oka. I to jest coś, co grozi każdemu z nas. Łatwiej jest coś dostrzec u innych niż u samego siebie. Ale łaska Boża i taka czujność też polega na tym, że możesz przyjść do Pana i poprosić Go o taką, nie szło jej kupić tam w Laodycei, na maść naprawiającą oczy serca. Tą maść naprawiającą wzrok fizyczny można było kupić, ale tej maści, która by naprawiła oczy serca naszego ducha, już nie, musimy pójść do kogoś innego. Przemawia Pan. Jak wiecie, jestem zawsze poruszony ogromną miłością Jezusa Chrystusa do Kościoła, do zborów. Bo przecież pamiętacie, kiedyś rozważaliśmy zbór po zborze, mówiliśmy, czym się dany zbór charakteryzował, jakie były jego silne, słabe strony, ale wszystkie te zbory, te, do których Pan nie miał żadnych zastrzeżeń i te, do których miał zastrzeżenia, wszystkie były cenne w oczach Pana. Wszystkie były nazwane złotymi świecznikami. Pośród wszystkich przechadzał się Pan. Czyli ich kondycja była tak różna, a jednak ta wartość i ta ocena w oczach Bożych, oni dalej byli Jego ludem. Tam w niektórych zborach należało wiele zmienić, wiele poprawić, i Pan wiele zborów czy przywódców napomina i wzywa do reakcji, ale wszystkie są cenne. Duch Boży przemawia do każdego z nich. Jeżeli czytamy w pierwszym rozdziale objawienia, że przemawia Ojciec, Bóg, Ojciec i przemawia Syn, którego Ojciec posyła, tak do tych zborów każda końcówka mówi
Duch mówi do zborów. Jest wymieniona trzecia boska osoba, Duch Święty. Tak więc, drodzy, to jest niezwykłe. Oto mamy Kościół, mamy zbór, mamy wierzącego albo wierzących, którzy znaleźli się w miejscu, w którym Bóg nie chce, żeby oni byli. Bo jeżeli pozostaną w tym miejscu, to mogą utracić zbawienie. Tutaj wyraźnie jest powiedziane, że on stoi u drzwi i kołacze. On na coś czeka, na jakąś reakcję. I kiedy rozważałem ten fragment Bożego Słowa, to zdecydowanie jest to słowo skierowane do nas, którzy uwierzyliśmy. Ale także jest to słowo, które mogę odnieść do tych, którzy ciągle słuchają, ale nie odpowiadają na Boże wezwanie. Są w bardzo także niebezpiecznym miejscu, bo Chrystus także znajduje się poza drzwiami ich życia. Oni go tam ciągle nie zaprosili i nie wpuścili do swojego życia. Tak więc pierwsze, niech zbór słucha. Drugie, niech słucha ten, który jeszcze nie jest częścią zboru, który nie podjął decyzji, bo oto Pan przemawia do Kościoła i do tych, którzy są w Kościele. Pan mówi i wzywa do czegoś. Mówi ten, on się przedstawia. Mówi ten, który jest Amen. Mówi ten, który jest Amen. Amen oznacza, to jest hebrajskie słowo, oznacza zaprawdę albo wierność albo prawdę. Czyli mówi ten, który jest wierny, ten, który jest prawdziwy, ten, on mówi w prawdzie, bo jest prawdą. I tak się zastanowiłem, no bo w takim razie zobaczcie, w tym 14 wierszu, do anioła zboru w Laodycei, czyli do sprawiedliwości ludu, bo Laodycea, przetłumacząc na nasze, to jest sprawiedliwość ludu. Wiecie, sprawiedliwość ludu czy człowieka jest zupełnie inna niż Boża sprawiedliwość. Powiedz, mówi Amen. Mówi Amen, czyli prawda przemawia. Ten, który jest prawdą, ten, który jest wierny. I dalej to jest zintensyfikowane. Mówi Amen, to Amen znaczy prawda i wierny. I jeszcze raz, mówi świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Świadek wierny i prawdziwy. Czyli Pan chce, żeby ci, do których przemawia, mieli świadomość, że jest ktoś obiektywny, ktoś, kto mówi prawdę, nie ma żadnego ściemniania, manipulacji. On mówi, jak jest i jak powinno być. Możemy się z Bogiem sprzeczać w różnych sprawach. Ale zauważyłem, że oczywiście Boża miłość jest taka, że Bóg pozwala nam na to, że rozmawiamy, że czasami mówimy, nie rozumiemy, dlaczego tak robisz i tak dalej, i tak dalej. Ale w końcowym efekcie lepiej jest zgodzić się z Bogiem. Lepiej jest zgodzić się z Bogiem. Czasami ludzie w miejscu woli Bożej proszą o coś, błagają o coś, żeby ta pierwotna wola Boża się nie wypełniła. I Bóg w pewnym momencie mówi, dobrze. Ale historia dalej pokazuje, że nie jest to całkiem dobre rozwiązanie. Kogo mam na myśli? Choćby króla Hiskiasza. Pamiętacie? Prorok do niego przyszedł, uporządkuj dom, bo umrzesz. I on płacze. Wiecie, każdy z nas byłby poruszony w tym momencie, prawda? Że przychodzi ktoś i mówi w imieniu Pana, tak Pan mówi, jest koniec. Czasami nie słyszymy tego, co Bóg mówi. Nie rozumiemy tego, co Bóg mówi. Coś słyszymy, tak jak w czwartek brat Janusz mówił, ale nie łapiemy tego, o co chodzi. Pamiętam konferencję w 1997 roku, w Cieszynie. Siedziałem z moim drugim pastorem w pierwszej ławce. Przemawiał pastor Ramaya z Malezji, a później dzielił się, czy przekazywał słowo prorocze do niektórych osób. Powiem tak,
odbierałem, czy przemawiano do mnie, wiele osób przekazywało mi słowo prorocze. Jedne, co do których wiedziałem, że tak naprawdę to nie jest od Pana słowo. Ale to, co on mówił do dzisiaj, jeszcze nie tak dawno, bo mam to zapisane sobie, proroctwa, otworzyłem, jestem bliski płaczu. Mówię, Boże, niech to się dalej realizuje. Tam były fajne rzeczy mówiące o służbie, o działaniu, o tym, że Bóg chce błogosławić, a ja mam się nie bać. Mam używać miecza słowa. I on wtedy to mówi do mnie. I to było, to jest tak mocne, że to było, ile? 97 rok? Prawie 30 lat temu, nie? 27 lat temu. Ale to słowo ciągle we mnie żyje, bo to było słowo Pana. I do mojego drugiego pastora on skierował słowa. Wiecie, mocne słowo. Twój czas się skończył. Ja sobie tak myślę, on myśli już o emeryturze, wiadomo, że już ma tyle lat. On po prostu, chodzi chyba o to, że on zakończy swoją służbę, będziemy musieli szukać kogoś innego. Mówi, twój czas się skończy. Przyszedł rok 2000. Akurat Kursk tonął, czy był zatopiony. Pamiętacie 2000 rok? Myśmy mieli ewangelizację pod namiotem w Skoczowie. Dużą, tygodniową ewangelizację. I słyszę, że mój brat, którego kochałem, kochaliśmy, nie żyje. Nie żyje. Mówię, Boże, Ty coś mówisz, a my nie rozumiemy. Coś przekazujesz, do czegoś nas przygotowujesz, a nasze skojarzenia, myśli zupełnie są inne. Tak więc, kiedy Pan mówi, ja chcę wiedzieć, co do mnie mówi. Kiedy czytam Jego słowo, ja chcę wiedzieć, co On do mnie mówi. I Pan mówi do zboru w Laodycei. Mówi, ten, który jest amen, który jest prawdą, który mówi tak, jak ma się rzeczywistość, a mądrą rzeczą jest słuchać, co Pan mówi, kiedy Pan mówi. Mądrą rzeczą. I pytać Pana, co to znaczy? Co mam z tym zrobić? Co mówi Twoje słowo, Panie? Bo jeżeli Pan mówi i Słowo Boże mówi, że zanim Pan cokolwiek uczyni, objawia to swoim sługom, prorokom. Zanim coś Pan uczyni, przygotowuje nas do czegoś. Nie jest obojętne, co jest zgłoszone tutaj, stąd. Nie jest obojętne. Bo wiecie, to jest prorocze słowo. Całe Pismo jest proroczym słowem. Jest objawieniem Boga, Jego prawdy, Jego to, co On mówi do nas. Ale jeśli ty i ja lekko podchodzimy do tego, co On mówi, to właściwie szkodę tylko my poniesiemy. Szkodę my poniesiemy. Ja wierzę, i to chcę wyznać, wierzę, że Bóg chce nas błogosławić. I wierzę, że chce nas i ciebie, i mnie obficie błogosławić. Ja w to wierzę. Wierzę, że jest dobry, łaskawy i chce więcej dla ciebie i dla mnie, niż nawet mogę pomyśleć. Jedna siostra powiedziała amen. Każdy dzięki. Wiara. Wiara. Paweł tak pisze pięknie, uwierzyłem, dlatego powiedziałem. Wiara przemawia. Mogę mówić defetystyczne słowa, wypowiadać. Niewiary. Biada mi, bo tak naprawdę karmisz się niewiarą. Ale Bóg, objawiony w swoim słowie, jest dobrym Bogiem, jest łaskawym Bogiem, jest Bogiem, który posłał za mnie swojego Syna na krzyż i w Nim ubłogosławił ciebie i mnie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Lepiej. Za niedługo będziemy jak ci czarni. Będziemy wręcz wstawać i wołać, halleluja. Nie, bądźmy sobą.
Mówi ten, który jest prawdziwy. Ten, który wie. Drodzy, to amen jest imieniem Bożym objawionym w Starym Testamencie. Prorok Izajasz w 44, 48 rozdziale wyraźnie tam Bóg przemawia jako Elohim amen. Bóg wierny, Bóg wierny. On przemawia. I to dla mnie też jest ważna wskazówka. Bo Syn Boży, Jezus Chrystus, który przemawia, jest Bogiem. To jest świadectwo, między innymi kolejne świadectwo Jego boskości. On nazywa siebie początkiem i końcem. Tak samo jak nazwany jest w Starym Testamencie i w objawieniu Ojciec, początek i koniec wszelkiego stworzenia, czyli początek, archę, źródło życia i istnienia i to słowo koniec, telos, oznacza doskonałość, pełnię. A więc tu wyraźnie jest przedstawiona boskość Syna Bożego, tego świadka, który jest wierny i prawdziwy, który przemawia. I to znaczy, on wie wszystko o tobie i o mnie. Wiecie, nam się wydaje, że coś możemy przed Bogiem ukryć. Dawid napisał psalm 139. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim? Dokąd ujdę? Ludzie mówią tak, jeśli umrę, schowam się w grobie i tam mnie pochowają i już nic więcej nie będzie. A on mówi, gdybym sobie posłanie przygotował w grobie. Ty tam jesteś. Więcej. On nakaże, żeby otworzyły się wszelkie groby i ci, co umarli, powstaną przed Jego obliczem. A więc nawet śmierć, a inni mówią tak, polecimy na Marsa. Zbudujemy bazę. Wszystko staje się takie realne. Jakby Ziemia nie była najlepsza do życia. Wiecie, wmawiają nam, że i powietrza nam zabraknie i wszystkiego nam. Ja myślę, że tą mądrość ludzką Bóg w głupotę obrócił. Dosłownie. Krowa za dużo dwutlenku węgla, ale rakieta potężna i samoloty mogą latać po niebie. Gdzie tu logika? Ale ja tak sobie siedzę i myślę często, nie muszę się bać. Halleluja. On jest na tronie. On jest nad wszystkim. I kiedy przyjdzie czas wszelkiej głupoty i koniec i bezbożności, on wkroczy i zrobi porządek. Jak dobrze odczytujemy tysiącletnie królestwo, to będzie kwitnąca ziemia, urodzajna. Będzie wspaniale i cudownie. I może, nie wiem, czy Pan Bóg chociaż nie. Fajnie byłoby takiego dinozaura, nie? Tak przytulić, nie? Mówiąc żartobliwie. Dokąd ujdę? Nie da się skryć. On wie wszystko, czy jestem w kosmosie, czy jestem na ziemi, czy spróbuję w grobie się ukryć. On wie wszystko. Wszystko. My czasami myślimy, że Pan Bóg nie widzi tego, z czym się borykamy, naszych słabości, ale On wie wszystko absolutnie. I to dla mnie ten list jest taki fajny, bo to, że nie jest dobrze ze mną czasami, On o tym wie. On o tym wie. I to, że nie jest dobrze, czy jakieś niewłaściwe rzeczy w moim życiu ciągle go nie zniechęcają do mnie, ale on postanawia okazywać łaskę. Taki on jest. Postanawia okazywać łaskę do czasu. Kiedy czas łaski się skończy, już nie będzie takiej możliwości. A więc nie ma miejsca. On wie, co jest, on wie, co było, on wie, co będzie i on wie, co by mogło być. Jest niesamowite.
Ale on to wie tak w jednym momencie. Gdyby w Sodomie i Gomorze działy się te rzeczy, co czyniłem w Kafarnaum, co Jezus mówi? Dawno by w worze i popiele pokutowały. Czyli Jezus wie, co by się stało, gdyby więcej manifestacji działania Bożego on tam przejawił w tych miastach. On wie. Pozwólcie, że przypomnę tą historię, bo ona jest dla mnie niezwykle poruszająca. Historię brata Bonkego i jego rodzonego brata. On wierzący, sługa Boży, misjonarz, a jego brat ateista, niewierzący kompletnie w Boga. Wiecie, długi czas, on tak pisze w swojej książce, nie kontaktowali się z sobą. On ewangelizuje w Afryce, on mieszka gdzieś tam w Ameryce. I dochodzi on do takiego punktu beznadziejności, pustki, że postanawia, że skończy ze swoim życiem. I mówi tak, Boże, i to jest jego myśl, kładzie się spać i Bóg daje mu sen. I widzi siebie, że idzie po moście, który nie ma barierek, jest mgła i za chwilę spadnie w otchłań. I budzi się zlany potem i woła, i wtedy zaczyna się modlić, Boże, jeśli Ty jesteś, daj mi jakiś dowód na to, że Ty jesteś. A w tym samym czasie Reinhard Bonnke, nic o tym nie wiedząc, nie mając od lat kontaktów, ma sen, widzi brata, który idzie mostem, bez barierek, we mgle. I za chwilę ma takie wrażenie, że za chwilę on spadnie tam z tego mostu, bo jest mgła i on nic nie widzi. I zlany potem się budzi i zaczyna wołać do Boga o ratunek dla swojego brata. I pisze do niego list, to, co mu się śniło. I wzywa go, pojednaj się z Bogiem. Pojednaj. Wiecie, Bóg mówi, Bóg przemawia. On jest prawdą. On mówi tak, jak to jest, jaka jest rzeczywistość. Ale tak jak wielokrotnie mówimy z tego miejsca, On nigdy na siłę nie wtargnie do twojego i do mojego życia. Tam jest, mówi Jezus, mówi, kto mi otworzy? Kto mi otworzy? I on dostał po jakimś czasie ten list, wziął go i wiecie, co się stało. To złamało jego serce. Bóg wie. Przecież on tego nie słyszał, nie wiedział. Reinhard, co on chce zrobić, o co się modlił. Bóg wie. I oddał życie Bogu. I pojednał się z Bogiem. Halleluja. Oto przychodzimy do tego, który tutaj jest, chociaż go nie widzimy, on jest realny, rzeczywisty, jego Duch Święty tutaj jest. I wie wszystko o tobie i o mnie. I nic nie jest w stanie go zaskoczyć. Nadal pomimo wszystko on nas miłuje. Izraelici, o tym pisze Izajasz w 40 rozdziale tej księgi, mówi tak, w wierszu 27 do i poniżej. Czemu więc mówisz Jakubie? I powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, pacholęta potykają się, upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Izraelici modlili się. Wołali, jakby nie było odpowiedzi. I doszli do takiego miejsca, w którym
mówili, nasza droga jest zakryta, nasza modlitwa nie dochodzi do Boga. Zakryta jest moja droga, moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi, a Pan Bóg mówi, nie, tak wcale nie jest. I Bóg nie zapomniał o nich. Tak więc On wie, Jego nie zniechęca ją nawet te niewłaściwe rzeczy czy postawy. On chce zmiany, On chce poprawy, On ma moc, aby to uczynić, ale musimy Mu na to pozwolić. Pismo Święte mówi, że Pan jest bliski wszystkim tym, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają, wzywają szczerze. Czy Jezus był zniechęcony do tego stopnia, który przecież wiedział wszystko, zapowiedział Piotrowi, 3 razy się mnie zaprzesz. Wiedział, co Judasz zrobi. Pamiętacie? Wiedział. A w wieczerniku Jezus wziął misę, wziął prześcieradło i wszystkim z miłością umył nogi. I Piotrowi, który go za chwilę miał zdradzić, i Judaszowi, który go wydał. Zobaczcie, jaka wielka miłość była w sercu Pana Jezusa. I może to było ostatnie wezwanie do sumienia Judasza. Może też Piotr miał być przygotowany, aby inaczej zareagować. Wiemy, że z tych dwóch jeden nie pokutował. Ale Piotr pokutował i Pan mu przebaczył. Nie tylko, że Pan mu przebaczył. Piotr wrócił do swojego miejsca służby, którą Bóg miał dla niego. Halleluja. I później oddał swoje życie dla Zbawiciela. Oto Pan mówi do zboru w Laodycei, mówi też, nam przypomina pewne rzeczy, że On jest obecny w Kościele, On nas zna, On wie o nas wszystko. On jakby, tak jak mówi jeden tekst, On prawuje się z nami, On jakby zmaga się z nami, z Twoim i z moim życiem. On chce zmian, a my się opieramy. Ale to nie Bóg się zmieni, to my musimy się zmienić. Musimy się ugiąć, poddać. Albo biada nam. Okazuje się, że Pan jest za drzwiami, bo tak tutaj z tego fragmentu czytamy. Stoję u drzwi, Pan jest za drzwiami. A jakie jest ich myślenie o sobie? Jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Wiecie, to świecki sposób myślenia, który był tam wśród mieszkańców Laodycei, to bogactwo, które było także ich udziałem, stępiło ich duchowe życie, ich myślenie. Ale Pan ich miłuje, Pan do nich przychodzi, bo tak pięknie mówi, zobaczcie, niektórzy położą, że tak powiem, rękę, to jest taki letni laodycejski zbór, załóżmy o kimś. A on tu mówi, a ja ich miłuję, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i opamiętaj się. A końcówka jest w ogóle rewelacyjna. Wiersz 21, zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Oto ten, który jest prawdą, przemawia, bo wie, jaki jest cel, jaki ma dla nich cel. Chce, żeby zwyciężyli, żeby zasiedli razem z Nim na tronie. Chce razem z nimi ucztować. Ale oni tego nie widzą, że są w złym miejscu. Jeżeli dalej będą w tym miejscu, mogą utracić ten cel, to pragnienie, które Bóg ma dla nich. Dlatego Pan ich wychowuje, karci. To jest takie słowne,
wychowywanie, przemawianie do serca. To nie jest, wiecie, że Pan nie wiadomo czym ich tam bił. To smaganie, jak pamiętacie, ten niewolnik, pedagog, który prowadził ucznia, syna dziedzica do szkoły, on tam witką smagał jego nogi, jak zbaczał gdzieś z tej drogi i nie chciał do tej szkoły iść. Tego typu Pan smaga, Pan dotyka, Pan walczy, puka do ich życia. Oni tego nie widzą. Uważają, że fajnie jest, wszystko jest okej, nie potrzeba żadnej zmiany. A Pan mówi do nich bardzo mocno. Obyś był zimny albo gorący, a także źletni, to wypluję cię z moich ust. Dosłownie zwymiotuję cię. Wiecie, to wszystko związane jest z sytuacją tego miasta. Tam był akwedukt, który prowadzał wodę, ale zanim ta woda dotarła do miasta Laodycei, ona letniała i stawała się obrzydliwa w smaku, nie nadająca się do picia. W Kolosach, które były troszeczkę na południu, niedaleko od Laodycei, woda była rześka, zimna, nadająca się do picia. Ona orzeźwiała tych, którzy tą wodę pili. Ale zanim dotarła tam, do Laodycei, stawała się ze względu na swój skład, na swoją letniość, nie do picia. Dlatego Pan mówi, gorąca tak. Gdyby była gorąca, była dobra do picia. Gdyby była zimna, taka wiecie, prosto ze studni, taka zimną wodę, żeś pijesz. Ale nie. Dlatego Pan mówi, obyś był zimny albo gorący, żebyś się nadawał, żebyś smakował. A dlatego, że jesteś taki letni. Wypluje cię, albo zwymiotuje cię. I teraz Pan mówi, Pan objawia, dlatego Pan mówi tutaj kilka takich ważnych rzeczy. Po pierwsze, bądź gorący, bądź gorliwy, to można odnieść też, bądź gorący. Wróć do takiej pierwszej miłości, do takiej pierwszej gorliwości dla mnie. Po drugie, Pan mówi, upamiętaj się. Czyli opamiętaj się, czyli niech dotrze do ciebie ta świadomość, aby to dotarło, w jakim miejscu jesteś, bo jeżeli nie, no to się nie będziesz opamiętywał. Ale jeżeli widzisz, że jesteś w niewłaściwym miejscu w swoim duchowym życiu, jeżeli to widzisz, to pozwoli ci zawrócić z powrotem do bliskiej społeczności z Bogiem. Pan mówi do nich, jesteś godzien pożałowania, jesteś nędzny, biedak, ślepy, goły. Ale mówi, bądź gorliwy, opamiętaj się, wróć z powrotem do mnie. Tu taka jest rada, nabądź u mnie złota w ogniu wypróbowanego, nabądź u mnie złota. Tak się kiedyś zastanawiałem, to bardzo dawno pisałem, tak sobie myślę, jedynie mogę znaleźć jakieś nawiązanie w Nowym Testamencie, że wiara doświadczona staje się jak złoto w ogniu wypróbowane. Kiedy trwasz wiernie pośród różnych przeciwności, twoja wiara staje się mocna. Nabądź u mnie złota, nabądź u mnie tej wiary. Bądź bogaty w Bogu. Bądź bogaty. Nie mów, nie opieraj swojego dobrego samopoczucia na bogactwie materialnym, bądź w rzeczy duchowe bogaty. Przywdziej białe szaty, bo wiecie, u Semitów nagość była ogromną hańbą. U Greków nagość miała zupełnie inne znaczenie. Wręcz promowano nagość w kulturze greckiej. To w rzeźbie, w malarstwie to było widać, ale nie u Semitów i nie u Boga. Jesteś nagi w moich oczach. A im się wydawało, że wszystko jest okej.
I dlatego też Pan mówi tutaj, kup u mnie maść. Maść. No, ta maść, którą była dostępna i była w cenie tam w Laodycei, nie mogła poprawić tego duchowego wzroku. Mogę przyjść do Pana i prosić Go o tą maść dla moich oczu, abym duchowo mógł na nowo widzieć tak, jak jest. I tak się zastanawiałem, co tą maścią może być, która poprawi mój wzrok. I mam tylko jedno skojarzenie, drodzy. Może się zgodzicie, może nie. Tą maścią jest Słowo Boże. Jest Słowo Boże. Kiedy biorę Słowo, kiedy uniżam serce i mówię, Boże, daj mi widzieć cudowność Twojego zakonu, Twojego Słowa. Boże, niech to Słowo przemawia w swojej miłości i mocy do mojego serca. Daj mi tej maści. Kiedy nie znałem Bożego Słowa, chodziłem w duchowej ciemności. Nic nie widziałem. Wydawało mi się, że nie jest źle. A przecież Pan Bóg nie może po prostu mnie posłać do piekła. Ale jak dopiero wziąłem maść Słowa i to Słowo, które jest prawdą, oświeciło mnie, nagle zacząłem widzieć rzeczy, których nigdy w życiu nie widziałem. O Jego zbawieniu, o Jego odkupieniu. To zacząłem widzieć. Kup maści, weź Słowo, idź na kolana i powiedz, Boże, daj mi zrozumieć Twoją prawdę. Chcę widzieć. Nie chcę być nagi, nie chcę być przegrany w moim życiu. Jednego możemy być pewni, że jeżeli pozwolę Bogu położyć swoją rękę na moje życie i pozwolę Bogu, żeby pokazał, jestem na tyle otwarty, szczery, uczciwy wobec Boga, siebie i będę się modlił jak Dawid. Na koniec psalmu 139. Badaj mnie, Boże, i doświadcz mnie. I zobacz, czy nie kroczę drogą. Panie, prześwietl całe moje życie. I nie będę uciekał od prawdy. Nie będę uciekał od tego, co mi objawisz. Ale jestem gotów poddać się Tobie. Zostawić to, co Ciebie nie chwali. Bóg przemawia do nich. W V wieku było kolejne trzęsienie ziemi. Już nie odbudowano tak tego miasta. Chociaż było tam biskupstwo przez parę wieków, jakby nastąpił zupełny schyłek. Nie wiemy, jak oni zareagowali. Wiemy jedno, Paweł do nich pisał list. Bo w liście do Kolosan jest napisane, ten, który napisałem do Laodycejczyków, przeczytajcie u siebie, a ten dajcie, który napisałem do was, do nich, do ich zboru. Niektórzy myślą, że, czy uważają, że ten do Laodycejczyków to właśnie jest nasz list do Efezjan. Tak mogło być. Ale to nie ma teraz jakiegoś wielkiego znaczenia. Pan przemawia. I stoi u drzwi. Zwróćcie uwagę, jeśli ktoś usłyszy i otworzy drzwi. Mogę słyszeć, ale ciągle być zamknięty. Bóg może do mnie mówić. Masz taki przywilej i mamy taki przywilej, takie prawo, aby nawet Stwórcy powiedzieć nie. Możesz zamknąć swoje serce na Jego głos. To jest wolność. Kiedy diabeł zaczyna dominować w życiu człowieka, to on się nie liczy z człowiekiem. Ale Bóg nie. Daje wolność i możliwość podjęcia decyzji. Pamiętacie takie kilkakrotnie w Starym Testamencie, kładę przed Tobą życie i śmierć. Tak?
życie i śmierć. Bóg radzi, obierz życie, abyś żył. Ale każdy mógł zrobić, jak chce. Nikt z nas wbrew własnej woli nie jest wciskany do nieba przez Boga. Pan wzywa, abyśmy poszli za Nim dobrowolnie, byli gotowi zostawić wszystko i pójść za Nim. Stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli otworzy drzwi, ja tam wejdę. I zwróćcie uwagę, on tam wejdzie, on będzie wieczerzał, to znaczy, że jeśli go zaproszę do mojej słabości, do moich upadków, do tego, co wymaga zmiany, bo sam nie jestem w stanie tego uporządkować. Nikt z nas nie jest. Potrzebujemy łaski, Jego mocy. I powiedzieć, Panie, choćbym zęby zaciskał i próbował osiągnąć to, co Ty powiedziałeś, miłować, przebaczać, błogosławić i tak dalej. Panie, ale zapraszam Ciebie do mojego życia, do tej sytuacji. Proszę Cię, Ty to uczyń we mnie i przeze mnie. Pomóż mi. To jest łaska. To jest to, ten obraz krzewu winnego, gdzie jak latorośle jesteśmy włączeni do Chrystusa, do krzewu winnego i czerpiemy soki i życie i moc z Niego. To jest właśnie ten obraz. I dzisiaj ty i ja, zanim się stąd rozejdziemy, jeśli słyszysz Jego głos, jeśli rozumiesz, co mówi, jeżeli otworzysz drzwi, czyli po prostu powiesz, Jezu, pomóż mi. Pomóż mi kochać. Pomóż mi w tym i w tym i w tym. Nie licz na siebie. Zaufaj Jemu, Jego łasce i Jego mocy. A może to jest tak, że ciągle gdzieś jesteś na rozdrożu. Możesz dzisiaj otworzyć serce. Tam, gdzie jesteś, możesz powiedzieć, Jezu, przyjdź do mego życia. Już nie chcę wahać się od jednej strony do drugiej. Chcę, żebyś był moim Bogiem, moim Panem, moim Zbawicielem. Możesz to zrobić. Właściwie klucz do tego, czy Chrystus przyjdzie do twojego życia, czy nie, jest w twoich, w naszych rękach. To ty i ja otwieramy mu drzwi, bo on stoi i kołacze i chce wejść i chce dać życie i chce błogosławić. W tych dniach skupienia modliliśmy się też o chorych i zaproponowałem, żebyśmy z każdym indywidualnie się modlili. Przyszła młoda dziewczyna. Wiecie, przyszła w taki sposób. Tak, stanęła, kiedy... Chcieliśmy się, ona taka pochylona, nie była w stanie się podnieść, wyprostować. I w imieniu Jezusa modliliśmy się o nią. Mówię, zacznij mówić. Zacznij mówić. I ja już teraz nie pamiętam, czego dotyczyła ta modlitwa, co, do czego ją zachęcałem. Ona nie była w stanie słowa wypowiedzieć. Była związana tak ogromnymi lękami i strachem. Ale w końcu zaczęła wołać do Boga. Zaczęła mówić. I gdybyście to zobaczyli od takiej pozycji, gdzie próbowała coś powiedzieć i nie mogła, aż nagle w końcu przełamała się i zaczęła wypowiadać słowa. Wołała do Boga. Zaczęła się podnosić. I stanęła. I stanęła. Wiecie, była totalna różnica pomiędzy tym, jak przyszła, jak odeszła. I za chwilę ona mówi, tam jakiś mężczyzna, trochę niższy, podszedł, modliliśmy się o niego, a ona po chwili mówi, to jest mój mąż. Mówi, od tygodnia go w domu nie było. I modliliśmy się o niego. A później modliliśmy się o nich jako o małżeństwo. A później widziałem, że siedzieli razem przy stole. Halleluja.
stoję u drzwi i kołaczę. A diabeł chce zamknąć twoje usta, żebyś nie zawołał, bo Biblia mówi, kto by wołał, kto by wzywał imienia Pana, będzie uratowany, zbawiony, uzdrowiony. Wiecie, cudownie jest widzieć, jak Bóg uwalnia ludzi. Zbawia ludzi, ratuje ludzi. Inna kobieta do mnie podeszła, już starsza. No i tak czasami ludzie mówią, nie wiem, czy pastor mnie pamięta. Ja mówię, oczywiście, że nie pamiętam. Wiele lat temu byłam na dniach skupienia i oddałam moje życie Bogu. I wróciłam do domu. I mówię mojej mamie, to było ponad 20 lat temu, mówię mojej mamie, oddałam życie Jezusowi, nawróciłam się. A mama różaniec odmawiała za nią. Mówi, chwała Bogu. Ale z czasem, kiedy ona zaczęła jej świadczyć o Jezusie, ta mama, która modliła się na różańcu, także się nawróciła. Cała rodzina się nawróciła. Popatrzcie, z jednej osoby, która pokutuje, która swoje życie oddaje Bogu, może być zebrane żniwo. Dlatego nigdy nie ustawaj w zdobyciu. Miej w swoim sercu na uwadze jedną duszę, bo nie wiesz, ile Bóg może przez nią dotknąć, jak wielu ludzi może dotknąć przez jej świadectwo. Jezus jest tutaj. Chciałbym, żebyśmy pochylili głowę. Będziemy się modlić. On może coś uczynić wielkiego w twoim życiu. Jeśli należysz do Niego, a On mówi do ciebie, że są rzeczy, które nie powinny tam być. Po prostu zawołaj. Nie licz na siebie. Licz na Niego, na Jego moc. Zaproś Go do tej sytuacji i poproś Go. I powiedz Mu, bo On wie o tym, nie mam mocy, ale Boże, Ty mi pomóż. A jeżeli nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, albo ciągle nie masz pewności zbawienia, załatw tą sprawę. Jeśli słyszysz Jego głos, otwórz swoje serce i swoje usta i zaproś Go do swojego życia. Ja nie będę tu nikogo prosił na środek. Zwracam się do nas, do zboru, do wierzących i do tych, którzy nie mają pewności zbawienia, którzy ciągle gdzieś tam są na granicy. Jeśli chcesz dzisiaj otworzyć drzwi swojego życia i serca dla Jezusa i chcesz Go zaprosić i chcesz Mu powiedzieć, że chcesz, żeby wszedł, żeby był twoim zbawcą, że chcesz należeć do Niego. Albo potrzebujesz pomocy jako Boże dziecko, to tam, gdzie jesteś, po prostu podnieś swoją rękę, że chcesz się modlić. I za chwilę będziemy się społecznie modlić. Ty będziesz się modlił tam na swoim miejscu. Czy jest ktoś, który potrzebuje Jego łaski, Jego mocy? Albo ktoś, kto chce swoje życie oddać Jezusowi? Niech Cię Bóg błogosławi. Czy jest ktoś? Niech Cię Bóg błogosławi. Czy jest jeszcze ktoś? To jest czas, w którym Bóg posyła słowo i mówi do nas. Czy jeszcze ktoś jest? Tu jeszcze jedna osoba. Będziemy się modlić. Ty będziesz się modlił tam, na swoim miejscu. Ufaj, że twoja sprawa dochodzi do Boga. Jeśli jesteś szczery, wołasz całym sercem, wiedz, że On cię słyszy, On przyjdzie i pomoże ci. Możesz opuścić rękę. Czy jeszcze ktoś jest, kto chce pojednać się z Bogiem, oddać Mu swoje życie jako Panu i Zbawicielowi? Halleluja, Jezus. On mówi do naszego życia. Możemy siedzieć, będziemy się modlić. Te osoby, które podnosiły rękę, proszę, aby się modliły. Panie Jezu,
Tak błogosławimy teraz te osoby, modlimy się o nie. Ty widzisz, Panie, ich potrzeby, Ty widzisz, dlaczego teraz zapraszają Cię do swojego życia, do swojej sytuacji, do swojego problemu. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa błogosławimy te osoby, każdą z nich. Modlimy się, aby objawiała się Twoja łaska, Twoja miłość i Twoja moc w ich życiu. Dla Twojej chwały, Jezus. Dla Twojej chwały, Jezus. Panie, tak, aby mogły dać świadectwo, że wołałem, modliłem się i Ty odpowiedziałeś. W imieniu Jezusa Chrystusa błogosławimy Was. Dla Jego chwały. Dla Jego chwały. Halleluja. Halleluja. Pamiętajmy, i mówię teraz do tych, którzy będą to oglądać, jeżeli przychodzisz do swojego Pana, Stwórcy, do Jezusa szczerze i zaprosisz Go do swojego życia, On na pewno odpowie. On przyjdzie, zbawi Cię, podniesie Cię, będzie Twoim Panem i Bogiem. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.